Dzień dobry Państwu. Dla nikogo nie ulega już wątpliwości, że żyjemy w ciekawych czasach. Warto zapytać zatem, jaka w nowym porządku polityki międzynarodowej będzie rola dyplomacji? Czy Polska powinna zmienić swoje podejście do kształtowania przyszłych dyplomatów? Czy dyplomaci będą mieli nowe zadania? O tym dzisiaj w Rozróbach. Jakub Moroz, zapraszam. A o dyplomacji po końcu końca historii będziemy dzisiaj rozmawiać z panem profesorem Arkadym Rzegockim, który jest szefem służby zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, a także badaczem idei politycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest z nami także pan dr Adam Eberhardt, były dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dziś związany z Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam także pana redaktora Marka Budzisza ze Strategy and Future oraz redakcji Sądów Przesądów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także pan profesor Hieronim Grala, były dyplomata, historyk, badacz Rosji, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panów, 16 listopada obchodziliśmy Dzień Służby Zagranicznej. Warto przy tej okazji przypomnieć może raport niemieckiego MSZ-u, czy taki, który powstał na zlecenie niemieckiego MSZ-u w 2017 roku, który kładzie nacisk na to, że rolę służby dyplomatycznej w dzisiejszych czasach trzeba nieco przedefiniować i uwzględnia takie trzy nowe czynniki, które na to wpływają. Pierwszym z nich są nowi aktorzy na scenie międzynarodowej. To między innymi międzynarodowe korporacje, rozmaite lobby, think tanki, organizacje trzeciego sektora, no, nowe podmioty w tej grze. Drugim czynnikiem jest rola dyplomacji publicznej, która zdaniem autorów raportu znacząco wzrosła. Trzecim wreszcie digitalizacja, ale oczywiście po 24 lutego nie sposób nie powiedzieć o jeszcze jednym zasadniczym czynniku, pewnie najważniejszym spośród tych wszystkich, czyli zupełnie nowa sytuacja międzynarodowa, wojna za naszą wschodnią granicą. Więc czy Polska także w tym kontekście powinna przemyśleć rolę swojej dyplomacji, panie ministrze? No, nie tylko powinna, ale to robi. Rzeczywiście te trzy elementy, które wymienione były w niemieckim raporcie, to są elementy, które są bardzo zbieżne z naszymi działaniami. Polska dyplomacja jest, bym powiedział, niezwykle elastyczna, niezwykle otwarta na współpracę w ramach różnych formatów. No a też można powiedzieć, że jesteśmy jedną z tych dyplomacji, która przoduje, jeżeli chodzi o dyplomację cyfrową i także dyplomację publiczną. Czyli co, to jest szansa w paradoksalny sposób, te trudne okoliczności dla takich państw jak Polska z odnowioną, by tak rzec, państwowością, a więc i odnowioną służbą dyplomatyczną, panie profesorze? No, po pierwsze, jeżeli wierzyć w charakter narodowy, to szansa może zawierać się i w tym, że Polacy na ogół łatwiej znajdują prawidłową drogę i lepiej działają w sytuacjach ekstremalnych. Naszą cechą jest permanentna akcyjność. Znacznie gorzej wychodzi nam konsekwentne budowanie czegoś. Na pewno jest to pewna szansa z bardzo prozaicznego względu. Zaznacza się obecność Polski w świadomości, no, dla nas może i egzotycznych elit czasem ciągle jeszcze, bo my też mamy swoje brzemię białego człowieka, ale jednak elit wschodzących krajów, wschodzących potęg albo odradzających się potęg, jak w przypadku Chin, które nagle sobie uświadamiają, że no, ten kraj nad Wisłą ma potencjał, ma tradycje, ma elity, ma dorobek, może się czymś podzielić. Tak, to jest cudze nieszczęście, może nam przynieść wymierne korzyści. Wydaje mi się, że zadania dyplomacji wynikają z tych czasów, w których się znajdujemy. No, znajdujemy się w czasie załamania czy załamywania się starego porządku czy ładu regionalnego i globalnego i kształtowania nowego. I to w każdym wymiarze, i w wymiarze systemu bezpieczeństwa, i też w wymiarze relacji naszych z sojusznikami. No w gruncie rzeczy jesteśmy w takim czasie przejściowym. Jak długo ten czas będzie trwał, to jest kwestia dyskusji. No, rosyjscy eksperci uważają, że to będzie następne kilkanaście wręcz lat. Przyjmuje się taką cezurę roku 35, jako być może w tym momencie instrukcyjną. No,
to pokazuje, że wydarzenia dzieją się szybciej, kształtuje się nowy porządek, a to modeluje zadania dyplomacji, bo dyplomacja to jest narzędzie państwa. Narzędzie, które w sposób adekwatny jakby umożliwi nam zajęcie tego miejsca, do którego aspirujemy, i zbudowanie systemu, który by znowu stabilizował sytuację w naszej części Europy, tak jak poprzedni system po 1989 roku stabilizował. Dostajemy również nowe narzędzia prowadzenia dyplomacji. Znaczy, myślę, że po pierwsze obieg informacji, demokratyzacja tego obiegu informacji powoduje, że tak naprawdę jest dużo więcej aktorów stosunków międzynarodowych poprzez wpływanie, oddziaływanie medialne, poprzez oddziaływanie o charakterze ekonomicznym, i myślę, że to się wiąże z pewnymi wyzwaniami. A to jest oczywiście włączenie kwestii gospodarczych. Dzisiejsza dyplomacja, dzisiejsza siła państw wynika w bardzo dużym stopniu z możliwości przekucia obecności gospodarczej we wpływy polityczne. I w drugą stronę, bo to jest oczywiście sprzężenie zwrotne. Jeżeli mamy wpływy polityczne, łatwiej również szukać miejsca dla dyplomacji. I bardzo ważna jedna rzecz, to znaczy dyplomacja publiczna rozumiana choćby na przykład jak pomoc rozwojowa. Znaczy dzisiaj już tak naprawdę mało jakie państwo zachodnie, europejskie, no Niemcy są tutaj najlepszym przykładem, ucieka od rozdzielania tych elementów. To znaczy pomoc rozwojowa tak naprawdę niesie za sobą interesy polityczne. Po to dajemy pieniądze na budowę studni gdzieś na Kaukazie czy w Afryce, aby później przyszli niemieccy przedsiębiorcy, aby oni potem budowali obecność gospodarczą, aby ta obecność gospodarcza przekładała się również na wpływy polityczne, i tego trzeba się od Niemców wspomnianych, od państw Europy Zachodniej uczyć. Właśnie dlatego na pewnej kontrze chcę zapytać, czy polska dyplomacja nie jest aby nadmiernie rozproszona. Z jednej strony mamy MSZ i rozmaite jego agendy, z drugiej strony mamy marszałka Senatu, który także się zajmuje dyplomacją. Mamy prezydenta Rzeczpospolitej, który także dźwiga to brzemię. Mamy rozmaite instytucje kulturalne, niekoniecznie właśnie pod wodzą MSZ-u. Czy tego nie jest za dużo, panie ministrze, żeby sprowadzić spójną politykę? No, wyzwaniem dla każdego państwa demokratycznego jest właśnie prowadzenie spójnej polityki zagranicznej. Powiedzmy tak, że bardzo spójną politykę zagraniczną mają niektóre państwa autorytarne. A tutaj w naszym przypadku to należy, jak uważam, skorzystać z tego instrumentarium. Zresztą to nam całkiem nieźle wychodzi. Znaczy ta niezwykła aktywność pana prezydenta, niezwykła aktywność pana premiera, niezwykła aktywność ministra spraw zagranicznych, spora aktywność innych ministrów, czy właśnie dyplomacja parlamentarna. To są elementy, które powinny się uzupełniać, plus jeszcze oczywiście także aktywność międzynarodowa, nie wiem, samorządów, organizacji pozarządowych, także niektórych firm, korporacji. To wszystko w jakiejś mierze spina Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oczywiście chciałoby się, żebyśmy się nawzajem jeszcze lepiej informowali o wielu wydarzeniach i nad tym ciężko pracujemy, ale ja bym powiedział, że to jest nasza szansa. Naszą szansą jest właśnie mocne promowanie celów polskiej dyplomacji, i między innymi dlatego Akademia Dyplomatyczna tak mocno angażuje się we współpracę z uniwersytetami, z NGO-sami, po to, żeby pokazywać, że tak naprawdę każdy polski obywatel jest i każdy przedstawiciel Polonii, każdy przyjaciel Polski jest w jakiejś mierze dyplomatą, musi promować Polskę, wiedzę o Polsce. I to jest takie przeświadczenie, które powinniśmy właściwie ze szkoły wynosić. To znaczy, że jak spotykamy kogokolwiek na świecie, to nie zaczynamy od narzekania na nasz kraj. Także to jest takie abecadło, nie powiedziałbym nawet dyplomatyczne, co po prostu dobrych manier, dobrego wychowania. I że właśnie ta kwestia budowania wizerunku to jest nasz wspólny cel. W dobie mediów społecznościowych, w dobie naszej aktywności internetowej, to naprawdę my się nawzajem możemy bardzo ładnie wspierać. To ważny głos, czyli pewne podstawy postawy obywatelskiej, które każą człowiekowi pozytywnie też wypowiadać się o własnym kraju za granicą. Tutaj Polacy pewnie mają wiele do zrobienia. No ale czy rzeczywiście ten okręt, jakim jest państwo polskie, płynie w jednym spójnym kierunku? Okręt to może płynie w jednym kierunku, tylko wioślarze pracują w różnym rytmie. A jak wiadomo, jesteśmy krajem nad Bałtykiem, więc galery się tu nie sprawdziły. Nie chodzi mi o galerników, tylko o typ okrętu. Wydaje się, że nie ma nic złego w tym wielowektorowym uprawianiu polityki. Natomiast grzech pierworodny, i to bardzo dotkliwy,
polega właśnie na braku koordynacji, niekiedy wołającą o pomstę do nieba po prostu. Braku koordynacji, ponieważ no, gdzieś jednak mimo wszystko musi być instytucja, która spina tą politykę. Ja akurat, i to nie jest ukłon w stronę mojego vis-a-vis, uważam, że instytucją koordynującą i mająco decydujący głos w tej sprawie powinien być właśnie MSZ. Po prostu dlatego, że dysponuje instrumentarium, kadrami, a przynajmniej powinien nimi dysponować, zapleczem intelektualnym i doświadczeniem. Dlatego też nie kancelarie marszałków Sejmu, Senatu i nie poszczególne ministerstwa, nie mówiąc już o sejmikach. Ktoś musi to koordynować. I nie widzę, i tu się nie mogę z panem ministrem zgodzić, że to jest tylko ta koordynacja daleko posunięta, jest specyfiką tylko krajów autorytarnych, bo obecne Niemcy nie są krajem autorytarnym, a ja chciałbym w polskim przypadku widzieć taką znakomitą synergię poszczególnych instytucji, jak ma tutaj w zakresie polityki zagranicznej Bundesrepublik. To samo dotyczy Francji przecież. O paru bardziej nawet bliskich sercu pana ministra krajach nie wspomnę. Otóż nam tego brakuje. To oczywiście może być kwestia ciągle jeszcze nadrabiania zaszłości historycznych, wśród których no, istotnym niedostatkiem jest brak zakłócona ciągłość instytucji państwowych. No, mówiliśmy tutaj o okrągłej rocznicy służby zagranicznej, ale przecież mimo wszystko też jest zakłócona nawet na tym krótkim odcinku ta ciągłość. Oczywiście możemy powiedzieć, że mamy 500 lat, też znajdziemy datę służby dyplomatycznej, albo 1000, prawda, od poselstwa Chrobrego do Konstantynopola, też można tak sobie powiedzieć, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie zostały jeszcze w pełni wypracowane pewne mechanizmy i wśród tych mechanizmów niesłychanie istotne znaczenie ma to, że nie mamy mechanizmów współpracy takiej nie na zasadzie dobrej woli i dogadywania się, tylko instytucjonalnej, twardej współpracy. Na przykład odpowiedniego pionu parlamentu z odpowiednim segmentem kancelarii prezydenta i z głosem więcej niż doradczym, bo korygującym po prostu ze strony MSZ-u, który po prostu czasem wie lepiej, a niestety nie zawsze jego głos jest słyszalny. Wiem, że mówię rzeczy niepopularne, ale za to prawdziwe. Ja bym się tu odwołał do tego terminu, którego lubią używać Amerykanie, czyli do mówienia o wielkiej strategii. Znaczy, my powinniśmy jako państwo sformułować polską wielką strategię, czyli jakąś linię postępowania i rozeznania własnych interesów w perspektywie lat kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu. To nie jest kwestia oczywiście przygotowania dokumentu, tylko pewnej debaty społecznej, gdzie uczestniczą wszystkie strony, zarówno czynnik rządowy, jak i opozycyjny, jak i świat akademicki. Bo w wyniku tego rodzaju dyskusji powstaje pewien konsensus co do fundamentalnych interesów państwowych i to znakomicie ułatwia koordynację. Bo to nie jest oczywiście tak, że w tych krajach, o których mówimy, nie ma kontrowersji. Kontrowersje są i one są niezbędne co do pewnych szczegółów. Natomiast generalna linia, co jest interesem państwowym, jest tam dość stabilna. No ale problem polega na tym, że my nie zaczęliśmy tej dyskusji, to jest moja opinia, w roku 89, tylko zaczęliśmy ją w roku 2014. Bo ja mam takie wrażenie, że wcześniej my uważaliśmy, iż nasze interesy będzie obsługiwała Unia Europejska i w związku z tym nie ma w gruncie rzeczy większej potrzeby, żeby rozwijać tego rodzaju narzędzia i toczyć samą dyskusję, bo zakładaliśmy, że tutaj nie ma sprzeczności między interesami polskimi a interesami tego systemu kolektywnego, w którym uczestniczymy, a doświadczenie ostatnich lat uczy nas, że mogą być sprzeczności. W związku z tym jest potrzebna pewna linia polska, która nie musi być w opozycji do innej. W związku z tym jesteśmy na początku tej drogi. Ja uważam, że to jest główny problem. Znaczy nie mamy przedyskutowanej wielkiej strategii Polski. To jest zadanie wobec wszystkich.
No właśnie, tak się czasem słyszy. W polskiej debacie publicznej te zarzuty padają, że Polska przez 30 lat nie dorobiła się racji stanu, że polityka zagraniczna zmienia się od jednego rządu do drugiego. Zaraz po przejęciu władzy następuje rotacja, nie tylko gdy idzie o kadry dowodzące polityką, o twarze tej polityki, ale przede wszystkim o to, co jest jej esencją, do tego stopnia, że nawet podstawowe kategorie nie są uzgodnione. Czy tak rzeczywiście jest, panie doktorze? Ja myślę, że racja stanu to akurat jest pewne pojęcie obiektywne, które istnieje. Oczywiście debata publiczna, debata, do której wzywa pan redaktor, ona powinna dotyczyć operacjonalizacji polityki tak, aby racja stanu była realizowana i abyśmy się byli w stanie zgodzić co do pewnych fundamentalnych elementów. Jeżeli tej debaty w Polsce nie było przez lata, to może na skutek pewnego, nie wiem czy fałszywego, czy może nadmiernie optymistycznego przeświadczenia, że właściwie polityka zagraniczna jest wyjęta spoza debaty publicznej i że akurat pod tym względem różnice, które generalnie dość ostro dzielą scenę polityczną, są niespecjalnie wyraźne i ostre. Ale jeżeli można, to ja bym bardzo chętnie jeszcze wrócił do jednego bardzo ważnego wątku, który poruszył pan profesor Grala, to znaczy kwestii koordynacji polityki zagranicznej. Problem jest taki, że Polska prowadzi politykę zagraniczną jako państwo Unii Europejskiej. Jakby są dwa elementy. Jest ta typowa, tradycyjna polityka zagraniczna, ale jest jeszcze jej wariacja, bardzo, bardzo szczególna w postaci polityki europejskiej. Polityki europejskiej, która w znacznym stopniu dotyczy stosunków zewnętrznych Polski, ale która w dużo większym stopniu przekłada się również na politykę wewnętrzną, ponieważ polityka europejska to jest również implementowanie, wdrażanie polityk europejskich na poziomie krajowym. No i tutaj mamy pewien problem, jeżeli chodzi o koordynację ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no ponieważ jakby w pewnej całej tym wachlarzu instytucji rządowych, ministerstw, które mamy, no Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest jednym z wielu, które jednocześnie, szczególnie w aspektach polityki europejskiej, ale też w innych aspektach polityki zagranicznej, rzeczywiście powinno pełnić rolę koordynującą wobec Ministerstwa Gospodarki, czy w naszym przypadku teraz to się nazywa Ministerstwo Kultury. Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Właściwego do Spraw Kultury, Ministerstwa Właściwego Edukacji. Do Spraw Edukacji, Ministerstwa Właściwego do właściwie do wszystkich, do spraw obrony oczywiście również. I myślę, że w efekcie tego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zresztą również na skutek pewnych instytucjonalnych rozwiązań w Unii Europejskiej jest osłabione, prawda? Że różne szczyty europejskie odbywają się często bez udziału ministrów spraw zagranicznych, a rolę tę przejmują szefowie rządów, to powoduje, że ta rola koordynacyjna w coraz większym stopniu przechodzi w polskim systemie władzy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dobrze, dlatego że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i Urząd Premiera jest ponad ministerstwami i dysponuje pewnym formalnym instrumentarium narzucania woli poszczególnym ministerstwom, ale źle dlatego, że Kancelaria Premiera w polskim systemie politycznym nie dysponuje całą tą infrastrukturą zarządzania, którą dysponuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sposób oczywisty. To znaczy brakuje ludzi, brakuje wypracowanych mechanizmów i efekt tego jest taki, że koordynująca rola KPRM-u może mieć charakter tylko doraźny, ad hoc w przypadku konkretnych rzeczy, natomiast nie charakter systemowy. Czy da się to jakoś rozwiązać? Nie, może takim pewnym ustrojowym rozwiązaniem albo pewnym tradycją polityczną dobrą byłoby, żeby minister właściwy do spraw zagranicznych z pewnego automatu był jednocześnie wiceprezesem Rady Ministrów, wicepremierem. Wówczas dostaje silny mandat do tego, aby mówić ministrowi kultury, gospodarki, obrony narodowej, że akurat w tych sprawach to gmach na szucha, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno mieć rolę wiodącą. Panie ministrze, no to jak to jest z tą kwestią, ale też z kwestią racji stanu? Czy po prostu dyplomacja lubi ciszę, my o tym nie wiemy, ale tak naprawdę istnieje jakiś ponadpartyjny konsensus, a w debacie publicznej to tylko się wydaje, że tego konsensusu nie ma. Czy rzeczywiście polska kultura polityczna, bo chyba szerzej trzeba by mówić o takiej płaszczyźnie, ma trudność z wypracowaniem takiego sformułowania racji stanu, wielkiej strategii?
Tutaj pojawiło się wiele wątków. No, zacznijmy od tego, że Polska jest tym wyjątkowym krajem, gdzie racja stanu jest pozytywnie rozumiana i ja zachwycam się, jestem zadziwiony, jak jacyś obcokrajowcy posługują się, czy to używają tego pojęcia i to jest dość ciekawe, prawda? Ono było kiedyś znienawidzone w polskiej kulturze politycznej w XVI, XVII, XVIII wieku, bo się kojarzyło z absolutyzmem. Dzisiaj przyjmujemy je dlatego, że wkładamy w nie w dużej mierze republikańskie tradycje, znaczy myślenie w kategoriach dobra wspólnego, właśnie Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej, także wspólnych interesów, które nas łączą na zewnątrz i w tym sensie to jest niezwykle ważne pojęcie, dlatego czasami mówimy o dyplomacji racji stanu jako dyplomacji, która potrafi zdefiniować fundamentalne interesy państwa polskiego, konieczne do przetrwania naszego państwa i jego rozwoju, a także je implementować. Ale tutaj potrzebna jest ta debata i tutaj pełna zgoda. Dlatego my jesteśmy, mamy trochę tą inną kulturę polityczną, inne doświadczenia niż wspomniane Francja czy Niemcy, więc ja bym tutaj raczej nie ulegał złudzeniu, że możemy kiedykolwiek mieć aż taką spójność. Korzystajmy z tego, że właśnie siłą Polski jest różnorodność, są różne tradycje i stąd bardzo bliski jest mi taki postulat dużej debaty, która na szczęście przed 2014 rokiem się toczyła, tylko że rzeczywiście gdzieś tam w malutkich środowiskach, a dzisiaj mamy szansę na to, żeby ten konsensus przedyskutować, żeby w ogóle poczuć, że jesteśmy, że polityka zagraniczna, że także siła naszej dyplomacji przekłada się na nasze życie, że nasz wizerunek i sukcesy dyplomacji ekonomicznej, sukcesy dyplomacji publicznej, to są elementy, które są związane bezpośrednio z naszymi fundamentalnymi interesami, takimi jak bezpieczeństwo, ale takimi także jak właśnie jak funkcjonowanie naszych firm, wzrost naszego eksportu, już nie mówiąc o tym, o wizerunku. Ten element dotyczący postrzegania Polski no jest niezwykle ważny i znowu 24 lutego nam bardzo mocno o tym przypomina. Polska, która się będzie dobrze kojarzyć, będzie krajem z całą pewnością bezpieczniejszym, krajem, któremu łatwiej będzie oddziaływać na opinię publiczną innych krajów. Rozmawialiśmy tutaj o braku spójności i o tym, czy można by uspójnić tę politykę, ale troszeczkę wbrew temu chcę zapytać, czy właśnie nie jest za mało tych ośrodków z kolei dyplomatycznego wpływu. Jeśli popatrzymy na wspomniane Niemcy, mamy dyplomację prowadzoną poprzez partyjne think tanki, na przykład, które są bardzo znaczące, są obecne w wielu krajach, które często zajmują się związkami z nauką, z kulturą, no soft power, co się zowie, można powiedzieć. Czy Polska powinna wziąć z tego przykład? Po pierwsze, one nie prowadzą dyplomacji. Nie. One dostarczają dyplomacji instrumentów. I to jest zasadnicza różnica, bo to jest sakramentalne zastanawianie się nad tym, czy pies kręci ogonem, czy ogon psem. One mogą być bardzo wpływowe. My patrzymy na, nie bez zawiści, na wielki wpływ na przykład Adenauer Stiftung, prawda? Ale to jednak nikt z nas tutaj obecnych nie zaryzykuje tezy, że Fundacja Adenauera kieruje niemiecką dyplomacją. No prawda? Dobrze, ale ten ogon jest okazały, trzymając się pańskiej metafory. Nie, jest okazały, a jakiś ogon jest rzeczą ważną w Rzeczypospolitej, na której doświadczenie powołuje się pan minister, mówiło się, że szlachcic by ziemi jak pies bez ogona, a więc ogon jest u psa fundamentalną częścią jego konstrukcji. Natomiast rzeczywiście nie należy mylić nawet najbardziej wpływowych instytucji, skądinąd świetnie wpisujących się właśnie w pluralizm demokratyczny, bo taka jest prawda, z tym, co zapewnia funkcjonowanie i ciągłość instytucji państwowych. No mówimy o Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które jest no, jednak emanacją państwa w polityce zagranicznej. Ale czy państwo powinno wesprzeć tego rodzaju aktywność partyjną na poziomie oczywiście, oddziałujących za granicą? No więc ja zadam złośliwe pytanie, bo my tak lubimy sobie ponarzekać, no, że jest ten bogaty Adenauer, są różne Bolle, Berty i tak dalej, i tak dalej. Jakoś nikt się nie zastanawia nad tym, dlaczego w polskich realiach nie działa, bo de facto nie działa, zjawisko wpływowych, kompetentnych, trwających przez dziesięciolecia think tanków partyjnych, finansowanych w sposób zorganizowany, jednoznaczny, czytelny i przejrzysty przez państwo de facto, bo przecież skąd te think tanki niemieckie biorą pieniądze?
to się opiera, ten jest taki parytet, środki dostają w oparciu o wynik wyborczy partii, którą reprezentują, przy której są przystawką, z dwóch ostatnich wyborów. Więc ja mam pytanie, to jest po prostu pula środków państwowych, wedle tego parytetu się dzieli. Więc ja mam pytanie, czy w Polsce mamy takie zjawisko, że główne siły polityczne w Sejmie mają swoje think tanki finansowane przez państwo ze środków wedle tego parytetu podzielonych. Ja mam drugie pytanie, znacznie złośliwsze, bo odpowiedź jest oczywista. Czy można powiedzieć, że w Polsce istnieją partyjne think tanki z prawdziwego zdarzenia? Ja mówię o rzeczywiście burzy mózgów, mówię o przygotowaniu kadr, mówię o przygotowaniu projektów, o przygotowaniu do debaty. Czy gdybyśmy dzisiaj ogłosili okrągły stół think tanków politycznych, głównych sił politycznych, czy przy tym okrągłym stole udałoby się zapewnić chociaż 3 krzesła? No to z czego to wynika i co z tym robić? Panie redaktorze, zwracam się do pana także jako do przedstawiciela think tanku. Ale prywatnego, nie, no nie partyjnego, nie publicznego. Oczywiście. Znaczy, wydaje mi się, że to nie wynika z braku środków, dlatego że polskie partie polityczne są finansowane z budżetu i w ramach tej dotacji są środki przeznaczone na tak zwany fundusz ekspercki. Z jakim zjawiskiem mamy tu do czynienia? Wszystkie parlamentarne partie wykorzystują minimum tego, co jest w ustawie określone, czyli o ile dobrze pamiętam, 5% dotacji przeznaczają na fundusz ekspercki, a w świetle obowiązującego prawa mogą 15%, jeśli by chciały. No, to wydaje mi się, już abstrahując od tego, że być może można by było zwiększyć to finansowanie, bo Polska jest krajem coraz zamożniejszym, jest chyba pochodną faktu, że nie odczuwają potrzeby posiadania tego rodzaju instytucji czy tego rodzaju narzędzia. I to koresponduje z tym, o czym wcześniej mówiłem. To znaczy, jeżeli nie ma potrzeby debaty, to też nie ma potrzeby jakby systematyzacji tej debaty, bo ta debata nie polega na tym, że się spotykamy i rozmawiamy, tylko debata polega na tym, że systematycznie pracujemy i nasza rozmowa jest na podstawie rzetelnie przeprowadzonej oceny sytuacji. To wymaga właśnie systematycznej pracy. Więc tak długo, jak długo nie dostrzeżemy, po pierwsze, że dyplomacja jest jednym z kluczowych narzędzi nowoczesnego państwa i ona powinna być prawidłowo osadzona w systemie politycznym i mieć prawidłowe kompetencje, że wielka strategia jest jakby kluczowym elementem, zwłaszcza w państwie o takiej tradycji politycznej, bo my mamy tradycję republikańską i to się generalnie sprawdza. Proszę zwrócić uwagę, że reakcja społeczna po 24 lutego zakreśliła pewne ramy polityki i tu osiągnęliśmy niezwykłą spójność między opozycją, obozem rządzącym i administracją publiczną. Bez absolutystycznego wiodącego głosu państwa, które by narzuciło te ramy. Nikt nie kwestionuje, że koordynacja jest niezbędna i nikt nie kwestionuje, że na przykład te niemieckie potrzeby takiego funkcjonowania, jak funkcjonują niemieckie think tanki partyjne, które oczywiście prowadzą swoją działalność, ale dość regularnie są, że tak powiem, informowani przez MSZ niemiecki co do kierunków niemieckiej polityki, bo to są narzędzia też niemieckiej polityki zagranicznej, więc to jest oczywiście istotne. I pytanie istotne. O to, czy w dobrą stronę idziemy. Oczywiście, to jest tak. Ważne. Sama obecność jest też już elementem polityki. Ja to analizowałem na przykładzie Białorusi, gdzie niemieckie think tanki nawet teraz są cały czas aktywne i obecne. No ale z czego wynika ten uwiąd tych ośrodków intelektualnych przy partiach politycznych, czy ze słabości debaty publicznej, bo wyobrażam sobie, że to nie jest politycy, one nigdy nie wzeszły. Okej, ale politycy myślą pragmatycznie, jeżeli nie czują presji, że takie rzeczy powinny być rozwijane, bo zagrozi to ich wpływowi na rzeczywistość, no to wtedy tego nie rozwijają. Może po prostu warunki debaty publicznej w Polsce tego nie wymuszają, ale co z tym zrobić, jeśli tak? Znaczy, pamiętajmy, że w różnych krajach są różne modele funkcjonowania think tanków. Akurat ten system niemiecki, do którego się teraz odwołujemy, czyli bardzo silnych think tanków partyjnych, to jest sytuacja dość specyficzna i w mało jakim kraju rzeczywiście również powielana. To oczywiście wynika z faktu
pewnej niemieckiej kultury politycznej, ale także bardzo okrzepłego systemu partyjnego. To znaczy tego, że czy CDU, czy SPD, czy inne partie niemieckie, one są na scenie politycznej Niemiec od lat 60, 70, czy właściwie więcej. I to dało możliwość, to dało dało możliwość stworzenia tego typu instytucji. To oczywiście nie jest jedyny model. Mamy modele think tanków prywatnych, które są bardzo silne i które mają pewne sympatie oczywiście polityczne, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy czy Brookings, czy CSIS, czy Heritage, czy inne think tanki. Jesteśmy w stanie mniej więcej przypisać do pewnej afiliacji ideologicznej, ale one nie są sztywno powiązane. Mamy oczywiście system think tanków publicznych i akurat tutaj Polska jest państwem jakoś wyróżniającym się. To mówię jako osoba, która akurat teraz jest związana z think tankiem prywatnym, o takim profilu bardziej gospodarczym, ale 15 lat pracowałem w Ośrodku Studiów Wschodnich. Znaczy OSW z jednej strony, z drugiej strony PISM, mający dzisiaj biura i w Brukseli, i w Waszyngtonie, i w Berlinie. Obie instytucje finansowane z pieniędzy publicznych. To są pewne narzędzia, to są pewne instrumenty. Instytut Zachodni z drugiej również, tak? Czy Instytut Europy Środkowej w Lublinie, prawda? To znaczy, jak gdyby akurat pod tym względem Polska się wyróżnia i jak gdyby polska administracja, polskie państwo dysponuje pewnymi dość unikalnymi narzędziami na tle nie tylko naszego regionu, ale generalnie Europy. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Gdy mówimy o think tankach na przykład partyjnych, one czy ideowych, jak mówimy w Stanach Zjednoczonych, one odgrywają dwie role w polityce zagranicznej. To znaczy one po pierwsze mają swoje przedstawicielstwa za granicą. One realizują... Polityka zagraniczna, to pan profesor zaraz powie, że to jest złe pojęcie, prawda? No one realizują pewne cele w zakresie działań zewnętrznych, które mogą stanowić wsparcie dla polityki zagranicznej, na przykład Niemiec. To są oddziały Berta, Adenauera, Neumana, Böhla w Europie Wschodniej na przykład. Ale one są jeszcze bardzo ważne, o tym nie mówiliśmy. Znaczy think tanki związane z partiami politycznymi przygotowują kadry w czasach, gdy siły polityczne, dana siła polityczna jest w opozycji, prawda? Że potem przychodzi, jak gdyby w Ameryce dochodzą do władzy demokraci i eksperci z Brookings czy CSIS-u idą do władzy, prawda? Przychodzą republikanie, ludzie z Heritage idą do władzy, a tamci wracają. To jest bardzo ważne. Ruch dwukierunkowy pomiędzy think tankiem a administracją państwową. W Polsce, i to mówię swojego doświadczenia w OSW, ten ruch jest raczej jednokierunkowy. To znaczy jest bardzo wielu świetnych ekspertów, którzy pracują w instytucjach analitycznych i są następnie wysysani w ramach rozszerzania swojego doświadczenia do MSZ-u, do służby dyplomatycznej, ale bardzo rzadko się zdarza, aby ludzie z doświadczeniem dyplomatycznym wracali do think tanków i łączyli swoje doświadczenie dyplomatyczne z pracą ekspercką. I to jest moim zdaniem pewna słabość polskiego modelu think tanków. Zmienia się władza i dotychczasowi eksperci związani z jakimś ośrodkiem władzy lądują na lodzie, bo jest czyszczenie kadr, mówiąc wprost, po poprzedniej ekipie. Panie ministrze, pan ma wyjątkowe także doświadczenie, nie tylko jako akademika, obecnie czynnego polityka, wcześniej także człowieka związanego z think tankiem, z Klubem Jagiellońskim. Czy pańskie doświadczenie tego przejścia do służby dyplomatycznej wyleczyło pana z jakichś może chorób wieku dziecięcego, naiwności, które w świecie akademickim i w think tankach funkcjonują, czy też przeciwnie, to był jakiś rodzaj przygotowania, które dzisiaj pan docenia? Bardzo dziękuję za to pytanie, ale tutaj wszyscy mamy dość wyjątkowe doświadczenia i rzeczywiście one się łączą z pracą w różnych miejscach. Nie czuję się politykiem, bardziej właśnie, jeżeli już to dyplomatą, czy wciąż akademikiem. Jeszcze Ośrodek Myśli Politycznej, może warto wspomnieć, krakowski, którego zasługi dla odkrywania naszej tożsamości są trudne do przecenienia. Ale powiedziałbym tak, że właśnie to doświadczenie działalności w think tanku, w organizacji pozarządowej, także na uniwersytecie powoduje, że bardziej doceniam te elementy naszej dyplomacji, które przy ograniczonych zasobach, a one są niestety mocno ograniczone, powodują, że nasza dyplomacja rzeczywiście stara się budować mosty i stara się inspirować współpracę bardzo różnych środowisk czy różnych
elementów, wykorzystując to, co mamy. Znaczy tutaj wspomnienie think tanków tych publicznych, ale think tanki prywatne odgrywają bardzo, bardzo istotną rolę. To jest wzajemna inspiracja i tak naprawdę nie dałoby się dużych projektów, ale także tych mniejszych zrealizować polskiej dyplomacji, albo gdzieś w tle polska dyplomacja bardzo często się pojawia, bez zaangażowania innych instytucji publicznych czy prywatnych. Więc to jest jedna z zadań naszej dyplomacji. Znaczy, dlatego ja tak mocno wspomniałem o tym zaangażowaniu pracy uniwersytetów, ośrodków debat międzynarodowych w każdym województwie, szkół dyplomacji, które są organizowane właściwie też we wszystkich województwach już w tej chwili. Także tego, czym zajmuje się Akademia Dyplomatyczna, czyli w coraz większym stopniu szkoleniu dyplomatów zagranicznych w Warszawie. To jest dla nas niezwykle ważne, czyli tworzenie sieci przyjaciół Polski w środowiskach dyplomatycznych wielu, wielu krajów. Więc, ale to wszystko jest właśnie łączeniem. To jest jedna z najważniejszych zadań w tej chwili naszej dyplomacji. Stąd ta wielka otwartość, stąd to zapraszanie do współpracy, stąd także bardzo istotne promowanie kariery w organizacjach międzynarodowych. To jest rzecz, którą się systematycznie zajmujemy od dłuższego czasu, co już przynosi efekty, ale jest niezwykle trudne, to znaczy promowanie zatrudniania polskich obywateli w organizacjach międzynarodowych, bo tam jest nas ciągle za mało, jesteśmy niedoreprezentowani. Czy wojna, która trwa na Ukrainie, powinna ostatecznie obudzić nas z takiej drzemki, o której wspominał pan redaktor Budzisz, to znaczy przekonania, że dyplomacja europejska zrobi za nas jakąś robotę, że my powinniśmy się po prostu podporządkować europejskim, brukselskim urzędnikom i oni będą pracę dyplomatyczną za nas wykonywać. Czy nie jest przypadkiem tak, że Polska powinna położyć bardzo silny nacisk na swoją obecność w regionie, projektować obecność właśnie na Białorusi, na Ukrainie, w innych państwach postsowieckich, panie profesorze, pan jako dyplomata związany z tym właśnie regionem? Wielkiej sprzeczności ja tu nie widzę, ale najpierw bym wprowadził pewną korektę do modelu, który nakreślił redaktor Budzisz. To nie jest tak, że zaczynamy od 2015 roku dyskutować o, powiedziałbym, upodmiotowieniu polskiej dyplomacji, a wcześniej wierzyliśmy w tę Unię, bo kiedyś w tej Unii nie byliśmy, tak samo jak nie byliśmy w NATO. I przypominam, że jeżeli dyskutujemy tutaj o znaczeniu racji stanu i wyprowadzeniu z niej kierunków działania dyplomacji, to przez dłuższy czas taki konsensus między wszystkimi siłami politycznymi istniał i to racją stanu było wejście do tych właśnie ciał. I wtedy był cel. Ja myślę, że problemem nie było to, że myśmy uwierzyli po uzyskaniu tego efektu, że teraz za nas zrobią wszystko inni i że teraz jesteśmy gotowi nawet część naszych prerogatyw scedować na przykład na Unię i Unia nas wyzwoli z różnych problemów, ale po pierwsze naiwna wiara niedoświadczonego neofity, że rzeczywiście ten organizm działa bez zarzutu i dla wszystkich jest równie beneficjalny, tak powiem, tak właśnie, powiedzieć. Właśnie. Ale było coś jeszcze. Jednak dochodzenie do tych instytucji wymagało pewnego wieloletniego wysiłku. Myśmy się troszkę przy tym spocili i zmęczyli. I kiedy osiągnęliśmy ten sukces, to na parę lat zapadło błogie, ja bym powiedział, osłabienie, takie dolce farnięte, że my tu spokojnie teraz osiągnęliśmy, to jesteśmy bezpieczni i zabezpieczeni. I ważniejszy, dosadnie powiem, niż 15 rok, w tym przypadku jest 22. Bo z tej drzemki definitywnie nas wybudził Włodzimierz Włodzimierzowicz. Tu się okazało, że istnieją gwarancje, istnieje nawet wspólne stanowisko i tak, ale jednak rodzi się czasem taka czy inna wątpliwość, czy wspólne stanowisko jest stanowiskiem wszystkich na przykład. I tu zaczęły się pewne problemy. Wydaje mi się, że nie ma sprzeczności między udziałem w polityce ogólnoeuropejskiej, a podkreślaniem naszych priorytetów. Uważam, że ta sytuacja, jaka powstała, właśnie stwarza unikalną szansę mocniejszego zaakcentowania polskich priorytetów, na przykład dzięki temu, że się okazało, że w różnych kwestiach to my mieliśmy rację.
Oczywiście powtarzanie bez końca i do znudzenia tym, którzy nie mieli racji, że myśmy mieli rację, może doprowadzić do skutków przeciwnych, więc trzeba im tą wiedzę delikatnie i umiejętnie dawkować. Dyplomatycznie. Dyplomatycznie właśnie, z czym miewamy pewne problemy. Natomiast faktem jest, że to rzeczywiście jest taki moment, ja bym powiedział, w moim przekonaniu, unikalnej szansy dla Polski, no również dlatego, że dzieje się to tak naprawdę w naszym regionie. Przed murzem chrześcijaństwa się kiedyś nazywaliśmy, nigdy niespecjalnie tak naprawdę nie byliśmy. Teraz może nie jesteśmy przed murzem Unii, świata Zachodu i tak dalej, bo to też można o tym dyskutować, ale jesteśmy w bardzo wprawdzie niebezpiecznym położeniu, ale w dobrym momencie historii z punktu widzenia możliwości poszerzenia naszego wpływu na politykę europejską. Więc pod warunkiem, że będziemy mówić jednym głosem. I tu się całkowicie zgadzam z panem Markiem, że potrzebna jest taka debata, co do której pewnie też jesteśmy zgodni, tezę końcową, a raczej wniosek końcowy możemy od razu napisać przed rozpoczęciem tej debaty, bo wiadomo, jakie są priorytety i potrzeby. Więc wracam do swojego pytania, jak powinniśmy zaprojektować naszą obecność w naszym regionie, panie redaktorze. No ja z takim akcentem polemicznym wobec pana profesora chciałbym wystąpić, dlatego że ja uważam, że prawidłowo konstruowana strategia państwowa czy polityka zagraniczna musi być poprzedzona rozeznaniem sytuacji. I w związku z tym, jeżeli mówimy o Unii Europejskiej, no to Unia Europejska w dniu dzisiejszym i Unia Europejska w umownym roku 2014 to są zupełnie inne organizmy. Dzisiaj cedowanie polskiego interesu na Unię Europejską jest w gruncie rzeczy opowiedzeniem się za tym, żeby to interes niemiecki decydował, bo to jest dominująca linia w obecnej Unii Europejskiej. Taka jest moim zdaniem sytuacja i w związku z tym to wymaga pewnego namysłu. Ja nie twierdzę, że to jest zawsze, że tu jesteśmy skazani na antagonizm, natomiast no, musimy widzieć pewną różnicę i to jest jakby pierwszy element. A w związku z tym w tym sensie wszyscy pamiętamy te wypowiedzi znanych polityków, którzy mówią, że bezczynność Niemiec jest groźniejsza niż niemiecki aktywizm. No dzisiaj wydaje się to dość, bym powiedział, kontrowersyjny pogląd, bo czasy się zmieniły. W związku z tym to jest jakby pierwszy element. Dlaczego nie powinniśmy myśleć tak jak 20 lat temu, że Unia Europejska jest pewnym rozwiązaniem? Częściowo tak, natomiast są obszary, gdzie już nie. Dlaczego? Dlatego, że państwo takie jak Polska, po pierwsze tak położone, po drugie z rosnącymi aspiracjami, no musi kształtować, czy starać się wywierać wpływ na tę przestrzeń, w której się znajduje. A przestrzeń, w której się znajdujemy, to jest Europa Środkowa z pewnym wychyleniem w stronę Europy Wschodniej. Nie dlatego, że my takiego wyboru dokonaliśmy, tylko dlatego, że Władimir Putin jakby postawił nas i całą Europę w nowej sytuacji, ale nas szczególnie z racji naszego położenia. Więc to już priorytety nam w pewnym sensie konstruuje i to wymaga nowego namysłu na temat kształtu naszej polityki zagranicznej. To nie oznacza, że w roku 2008, 10 czy pod koniec XX wieku linia, która wówczas była obrana, była linią złą, bo nie była, była linią dobrą, ale czasy się zmieniły i w związku z tym teraz musimy dokonać pewnego nie tyle zwrotu, ale korekty naszego myślenia o interesie Polski, położeniu, wyzwaniach i narzędziach, które powinniśmy mieć, żeby ten interes realizować. Jak panowie zdefiniowaliby te role? Wspomnę tylko, że zdarza mi się czasem rozmawiać na przykład z Białorusinami. Niedawno miałem taką rozmowę z niezależnym artystą białoruskim, który mieszka w Warszawie i powiedział mi, że wśród elit kulturalnych Białorusi jest żywa świadomość na przykład dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, prawda? Że pielęgnuje się te tradycje właśnie wbrew temu ciążeniu do Rosji Władimira Putina. Czy to nie jest jakiś atut, prawda, w grze dyplomatycznej Polski w naszym regionie świata? Znaczy, oczywiście, to, co jest, wyrasta na absolutny priorytet polskiej polityki zagranicznej, w moim odczuciu po 24 lutego, to jest
ułożenie relacji z naszymi najbliższymi sąsiadami na wschodzie, w pierwszej kolejności rzecz jasna z Ukrainą, w taki sposób, żeby wpływało to nie tylko na Rzeczypospolitej pole bezpieczeństwa na wschodzie, ale również, żeby wzmacniało nasze możliwość sprawczości generalnie w polityce europejskiej. Pełna zgoda, że Unia Europejska nie jest lekiem na całe zło i pełna zgoda, że polityka europejska, polityka poszczególnych państw europejskich, ona niesie pewne dla nas szanse, ale też daleko idące wyzwania. Problem oczywiście jest taki, że my nie jesteśmy nowym członkiem Unii Europejskiej już i to należy sobie wyraźnie powiedzieć. My właśnie weszliśmy w pełnoletność, 18 lat w Unii Europejskiej i jeżeli miałbym szukać największej słabości naszej dyplomacji w ciągu ostatnich 18 lat, to to, że my nie byliśmy w stanie zaistnieć w instytucjach europejskich. To znaczy, że polska reprezentacja, Polacy, obywatele polscy w organach Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, w ESDZ-cie, ona jest bardzo, bardzo niewielka na niewysokim szczeblu i tego się nie udało głową przebić niestety. A są państwa, ja akurat nie myślę o Niemczech, ponieważ Niemcy mają siłę do realizacji swoich interesów również poprzez inne państwa, prawda? To jest też bardzo charakterystyczne dla niemieckiej polityki europejskiej, że Niemcy nie muszą wysyłać Niemca, oni mogą wysyłać przedstawiciela Luksemburgu, Belgii czy Holandii i on może nawet skuteczniej będzie realizował interes niemiecki. Ale są takie państwa jak Włochy czy Hiszpania, które też przecież nie są w Unii Europejskiej jakoś tam od samego początku, prawda? Które umiały bardzo skutecznie wejść kadrowo w instytucje europejskie. Ja nie umiem znaleźć odpowiedzi, jak to robić lepiej, jak to robić efektywniej, czy walić głową w mur, czy podnosić to głośno, krzykliwie, domagać się, czy wchodzić w różne koalicje. Pewnie to pewien miks działań byłby przydatny, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o politykę europejską, to ja mam tutaj poczucie, że właśnie bez względu na to, kto rządził, kto był u władzy przez tych 18 lat, to tutaj okazaliśmy się nieefektywni. To jest wielkie wyzwanie do nadrobienia. Panie ministrze. Ja bym tylko dodał jedną rzecz. Ja tu się całkowicie z panem zgadzam, podpiszę się pod każdym słowem. Dodam tylko jedną obserwację. Przywołał pan Hiszpanię i przywołał pan Włochy. Wymienialność gabinetów i konfiguracji politycznych w Italii jest nieporównanie większa niż w Polsce. Proszę mi wskazać chociaż jeden przykład, żeby kolejne konkurujące z sobą siły polityczne rodem z Półwyspu Apenińskiego wzajemnie wycinały sobie kandydatów do instytucji europejskich i robiły im czarną reklamę w kuluarach. No to jest ta różnica, że interesy partyjne, my tu mówimy o wielkich rzeczach, mówimy o tym, że nie wolno szkalować swojego kraju za granicami, niech to zostanie w domu, policzmy się tutaj. Ale problem polega nie na szkalowaniu, problem na przenoszeniu za granicę gierek politycznych i porachunków doraźnych. Do tego, i tutaj niestety. Do tego za chwilę nawiążę, ale chciałbym jeszcze, żeby pan minister odniósł się do poprzednich wypowiedzi. Ale to bardzo wiele wątków, ale zacznijmy od tego, że to rzeczywiście jest duże wyzwanie. Ja myślę szerzej, to nie tylko chodzi o unijne instytucje SDZ, ale szerzej organizacje międzynarodowe, więc my staramy się rzeczywiście bardzo systematycznie pracować także nad organizacjami wyspecjalizowanymi w ramach ONZ-u, ale też promować staże czy ubieganie się o pracę wśród studentów. Znaczy na polskich uniwersytetach rzadko pojawia się informacja o tym, że można pracować dla Polski, pracując w UNESCO w Paryżu, czy w ONZ-cie w Wiedniu, czy już nie mówiąc o Nowym Jorku. Więc rzeczywiście tutaj staramy się działać systematycznie i to jest być może jedyna droga i stosowanie tego miksu różnych sposobów i pewna cierpliwość jest tutaj niezbędna, więc liczymy na to, że to się już zmienia i że będzie się zmieniać na korzyść także w przyszłości. Ale kluczowym nowym elementem, oprócz oczywiście zwiększonej naszej aktywności w Unii Europejskiej czy w NATO, które są dla nas
kluczowymi instytucjami, no jest zwrócenie uwagi na region, ta podmiotowość Polski w regionie. Tutaj bym powiedział, że te nasze zaniedbania są dość daleko idące. Polska jest wciąż za mało znana w krajach, nazwijmy to Trójmorza plus Bałkany plus kraje Partnerstwa Wschodniego i co więcej, to my za mało wiemy o tych krajach, więc z dużą radością uczestniczyłem ostatnio w wręczeniu nagród w ramach festiwalu Heart of Europe, bo to jest jedno z takich działań niezwykle ważnych, które zbliża telewizję publiczną, ale też twórców z krajów regionu ze sobą i to jest wielka praca do wykonania. Znaczy to fantastycznie, że część elit ukraińskich czy białoruskich bardzo pozytywnie myśli o Rzeczpospolitej. To jest jedno, ta właśnie wiedza o Rzeczpospolitej jest jednym z ważnych instrumentów, no ale to wciąż jest za słabo wykorzystywane. Powiedział pan, panie ministrze, w jednym z ostatnich wywiadów, że dyplomaci powinni cechować się patriotyzmem. Ba, oczywiście, tylko różni ludzie wyciągają z tego różne wnioski. Bywa i tak, że część nawet dyplomatów, a na pewno uczestników życia publicznego, ludzi zaangażowanych na różnych poziomach w politykę, dzisiaj twierdzą, że patriotyzm może oznaczać zakorzenianie Polski za wszelką cenę w instytucjach świata zachodniego, więc sprzeciw wobec rozmaitych działań rządów sięgający nawet takiego bardzo jawnego buntu i odwołania się właśnie do instytucji europejskich jest traktowane jako działanie patriotyczne. Wskazuje to na to, że mamy ogromny chaos w tej kwestii. Nie mamy podstawowego rozumienia tego, co jest naszą rzeczą wspólną. Więc na koniec, jak powinniśmy się orientować pomiędzy naszym interesem narodowym, rozumianym także jako suwerenność, a na ile także no, takim zakorzenieniem w sferze międzynarodowej, w polityce europejskiej. Słyszymy nawet, że suwerenność jest trochę mirażem w dzisiejszej polityce, gdzie wszystko jest usieciowione i włączone w większe struktury. To suwerenność, ale też podmiotowość, to o czym wspominaliśmy, to są dwa bardzo istotne pojęcia, które oczywiście zmieniają trochę swoją definicję, ale są niezwykle istotne także we współczesnym świecie. Ja w tym artykule mówiłem, w tym wywiadzie mówiłem o patriotyzmie rozumianym, bo patriotyzmy są różnie rozumiane i oczywiście mamy całkiem pokaźną literaturę w Polsce na ten temat. Ja mówiłem o wierze w Polskę i w rolę Polski w Europie. To jest jak gdyby kluczowy element polskiego dyplomaty. Znaczy, jeżeli tego nie ma, no to trudno sobie wyobrazić dyplomatę, który będzie spełniał właściwą rolę w wszystko jedno, czy pracujący w centrali, w MSZ-cie, czy pracujący na placówce. Ta wiara w Polskę, wiara właśnie w to, jaką rolę ma do odegrania Polska w Europie Środkowej, w Unii Europejskiej, w NATO, to jest rzecz niezwykle, niezwykle ważna. I na tej bazie rzeczywiście można powiedzieć, że nasza dyplomacja działa niezwykle aktywnie i co więcej, działa bardzo aktywnie na coraz szerszych polach, na takich polach, takiej aktywności jeszcze nigdy w przeszłości nie miała, ale być może też wyzwania nie były aż tak duże i świat nie był aż tak globalny jak teraz. Panie doktorze, czy istnieje jakiś etos służby dyplomatycznej, który powinniśmy przemyśleć na koniec i którego polscy dyplomaci powinni się trzymać? Ja myślę, że ten etos istnieje i to też jakby nie mamy tutaj problemu. To znaczy ja myślę, że jeżeli spojrzymy na polską służbę zagraniczną, to w niej jest naprawdę bardzo wiele bardzo zaangażowanych osób, którzy często za niewielkie pieniądze pracują bez wytchnienia od rana do nocy. I to jest coś, co bardzo często w takich publicystycznych rozmowach jest niezauważalne. Czyli ja mam troszkę wrażenie, że my dzisiaj nie zdążyliśmy, zabrakło nam czasu na poruszenie bardzo ważnego aspektu dyplomacji, to znaczy dyplomacji ekonomicznej. To znaczy łączenia aktywności dyplomatycznej z promocją polskich firm, przedsiębiorstw, polskich inwestycji, polskiego interesu gospodarczego, być może na kolejne jakieś spotkanie, na kolejną rozmowę, bo to jest temat niezwykle ważny i to jest temat, gdzie rzeczywiście możemy bardzo wiele się uczyć, szczególnie od Niemców, którzy doprowadzili to do perfekcji. Panie redaktorze. Czy jeżeli zgodzić się z tezą, która tu kilkakrotnie padała, że polska kultura polityczna ma charakter republikański, czyli jest związana z zaangażowaniem
możliwie szerokiej rzeszy ludzi w kształtowanie pewnego kierunku działania, no to wydaje mi się, że to jest ten kierunek. To znaczy powszechna debata publiczna na temat, czy debata w środowiskach chcących debatować na temat kierunku polityki zagranicznej, generalnie wielkiej strategii. Uznanie, że to jest w tych burzliwych czasach jedno z kluczowych narzędzi realizowania interesów polskich, bo za tym idzie po pierwsze pewna dyscyplina zachowania, ale po drugie musi też iść pewne usytuowanie polityki zagranicznej w całej strukturze państwowej. Dlatego, że ja mam takie wrażenie, iż do tej pory ta swoboda, powiedziałbym, ale też i daleko idące i nieuprawnione często sądy, które się pojawiają, one są trochę pochodną tego, że to była domena nie aż tak istotna. A w związku z tym można było tutaj sobie dużo powiedzieć, bo szkody były mniejsze, bo niewiele spraw od nas zależało. Teraz coraz więcej spraw od nas zależy, od tego, jak będziemy postępować. To musimy o tym wiedzieć, ale też musimy przebudować strukturę władzy publicznej w Polsce, biorąc te elementy pod uwagę. Tu mówiliśmy o kwestiach koordynacyjnych, o kwestiach też i finansowych. No i też musimy ustanowić pewne priorytety, w moim odczuciu regionalne, z pewnym wychyleniem, jeśli chodzi na przykład o państwa skandynawskie, bo tu nasze spojrzenie na sytuację w zakresie bezpieczeństwa jest zbliżone, ale Europa Środkowa jak najbardziej. To musi pociągać ze sobą też pewną inicjatywność, bo ja mam wrażenie, że nasi partnerzy w Europie, ale nie tylko, to od nas też oczekują pewnych propozycji, jak ukształtować ten nowy ład, który jest dzisiaj jeszcze płynny i nieokreślony. W związku z tym to też jest pewna koncentracja uwagi, wysiłku, nakładów, środków, kadr. No to wymaga pewnych daleko moim zdaniem idących zmian i przyjęcia trochę nowego modelu. Panie profesorze. Patriotyzm i etos były tutaj hasłami. Ja chcę powiedzieć, że pracując na wschodzie przez 10 lat prawie, ja nigdy nie spotkałem się, jestem to stwierdzenie zobowiązany wygłosić wobec moich kolegów i kombatantów, z jakimkolwiek działaniem niepatriotycznym. Cała ta część służby dyplomatycznej, z którą miałem zaszczyt współpracować, mogła mieć mnóstwo zawodowych nawet niedostatków, ale nikomu z moich kolegów nie mógłbym odmówić patriotyzmu i również etosu. Natomiast jeżeli mówimy o funkcjach regionalnych wynikających z naszego położenia i zadaniach stąd wynikających dla dyplomacji, to odwołałbym się do jednego aspektu, który w zasadzie nawiązuje do tego, co mówił pan minister. Oczywiście jest bardzo dobrze, że odwołujemy się regionalnie do dziedzictwa Rzeczypospolitej. To znakomicie, że wreszcie, szczególnie właśnie po 24 lutego, ten argument wspólnotowości obudził się ze zdwojoną siłą także w kolegach ukraińskich, w kolegach białoruskich z opozycji, ale tak naprawdę nie tylko, w Litwinach. Wszystko znakomicie. Ale pewne promemoria dla polskiej dyplomacji, nie tylko dyplomacji. Przestańmy nazywać to Polską, nazywajmy to Rzeczpospolitą. Bo chcąc dobrze, podkładamy od razu wiązkę dynamitu, bo natychmiast budzi to pewną niechęć. Wy znowu zawłaszczacie, znowu Chodkiewicz będzie Polakiem, prawda? I tak dalej. To jest, wymaga pewnej ostrożności. I na koniec powiedziałbym jeszcze, że do tego woreczka tematów, których nie wyczerpaliśmy, jednak dołożyłbym dyplomację kulturalną, która jest wiodącą częścią dyplomacji publicznej, bo taka jest prawda. Jeżeli mamy coś do zaoferowania, co może przyciągać do nas jak magnes i nie tylko w tym regionie, to jednak wartości polskiej kultury i nie tylko tej przeszłej, wspólnej Rzeczpospolickiej, jak mówią Białorusini, prawda? I być może temu warto by rzeczywiście kiedyś poświęcić nieco uwagi, bo tutaj drzemią nieuruchomione ciągle jeszcze ogromne pokłady możliwości. Jest jeszcze jeden wątek, który wymaga przedyskutowania i który jest dla nas ważny i być może szczególnie w regionie on jest ważny. Problem Polonii. Problem Polonii jako zaplecza
ale w sensie lobbingu, a nie pojmowanej jako uprzedmiotowiony odbiorca naszej oferty, ale również naszych poleceń. To czasem jest widoczne. Wymieniając te kolejne tematy, które składają się na zagadnienie polskiej dyplomacji i nowych wyzwań, zaciągamy dług wobec naszych widzów i projektujemy już przyszłe audycje, które pewnie trzeba będzie zrobić. Ale na koniec chcę jeszcze powiedzieć znowu o tym etosie republikańskim, o którym tyle tutaj mówiliśmy. Czasem przedstawia się go w karykaturze jako rozpolitykowany tłum szlachciców nie mogących dojść ze sobą do zgody, ale przecież to rozpolitykowanie świadczy o zaangażowaniu w rzecz wspólną, jaką jest nasze państwo. Warto o tym pamiętać, także wtedy, kiedy nie jest się bezpośrednio zaangażowanym w działalność państwową. Te słowa kieruję do naszych widzów. Panom dziękuję bardzo za udział w dyskusji.